Kochani, otwórzcie sobie, już od razu powiem, Ewangelię według, nie Ewangelię, pierwszy list Jana. Co ja mówię? Pierwszy list Jana, otwórzcie sobie, bo dzisiaj będziemy z pierwszego listu Jana sobie troszeczkę tak czytać. Wszystkie fragmenty nasze będą dzisiaj z pierwszego listu świętego Jana. Kto ma Biblię, a kto nie ma Biblię, to Darek otworzy. Tutaj na rzutniku będą wszystkie wszystkie wersety wyświetlane. Tak, ale ja muszę zacząć w jeden taki sposób, słuchajcie, bo my w dalszym ciągu jesteśmy w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To jest dalej ten okres, on się nie skończył. I jak przystało na ten okres, trzeba wspólnie razem zawołać jedno. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Nie uważają, są rozproszeni tutaj jeszcze raz. Bo to jest ważne, słuchajcie. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Już lepiej, ale to nie było to. Nie, to. I wiecie co, to, słuchajcie, tu nie chodzi o okrzyk tylko. Nie, tu nie chodzi tylko o okrzyk. Tu chodzi o to, czy ja w to naprawdę wierzę, czy nie wierzę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I to nie chodzi tylko o fakt historyczny, który się wydarzył kiedyś, dawno temu, może, bo Jezus zmartwychwstał. Nie. Tylko tu chodzi o to, czy Jezus Chrystus zmartwychwstał w Tobie, w Twoim sercu, czy zmartwychwstał. Ponieważ jeśli Jezus Chrystus tam nie zmartwychwstał, to Ty jesteś nadal martwy, chcę Ci powiedzieć. To Ty nie zmartwychwstałeś. I dzisiaj ja chciałbym mówić właśnie o tym, w dalszym ciągu, o tym, co to zmartwychwstanie z kolei Jezusa Chrystusa czyni dla mnie i dla Ciebie, dla naszego i Twojego życia. Tak? I na początek, słuchajcie, przeczytajmy sobie ten pierwszy fragment, pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział. Będę czytać wersety od 5 do 10. I potem werset pomocniczy w kolejnej części nabożeństwa, to będzie też pierwszy list Jana, trzeci rozdział od 11 do 14. A to przesłanie, które usłyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli twierdzimy, że mamy z Nim związek, a żyjemy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Jeśli zaś żyjemy w świetle, jak On sam jest w świetle, mamy związek ze sobą nawzajem, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli twierdzimy, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, by przebaczyć nam grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli twierdzimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje przesłanie dzisiaj dla Twojego Kościoła, które Ty masz. Panie Boże, i ja proszę Ciebie, abyś mógł to swoje słowo dzisiaj w jakiś sposób taki przysposobić, aby ono zostało przez nas wszystkich usłyszane i przyjęte w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Alleluja. Amen. Amen. Kochani, słuchajcie, kolejny fragment pomocniczy jest z trzeciego rozdziału i od tego zaczniemy nasze dzisiejsze rozważanie. Wersety od 11 do 14. A może tylko jeden może werset. Albo nie. Od 11. Dobrze. Od 11. Bo tutaj my czytaliśmy przed chwileczką, tak, piąty werset. A to przesłanie, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie. Trzeci rozdział, 11 werset. Powtarza. Gdyż takie jest to przesłanie. Tak się zaczyna. Gdyż takie jest to przesłanie, które słyszeliśmy od początku. Ale tu się coś zmienia. Słuchajcie. Co się zmienia? Abyśmy kochali się nawzajem. Nie tak jak Kain, który był od złego i zamordował swojego brata. A dlaczego go zamordował? Dlatego, że jego czyny były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe. I nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My jesteśmy świadomi,
że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mężobójcą, a jesteście świadomi, że żaden mężobójca nie ma życia wiecznego, które by w nim trwało. Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On położył za nas swoją duszę i my powinniśmy kłaść duszę za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka się przed nim swoje wnętrze, jak może w nim mieszkać miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem lub językiem, lecz czynem i prawdą. Takie słowo jest. Słuchajcie, tu jest bardzo fajnie napisane w tym naszym czytaniu. To jest to przesłanie, które my czytamy. To przesłanie i dzisiaj o tym przesłaniu. Dwa różne fragmenty, które mówią o jednym i tym samym przesłaniu, bo przesłanie się nie różni. Tutaj my czytamy o miłowaniu. Tak? Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. 14 werset, tak? My jesteśmy świadomi, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Dlaczego? Ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Tak? Czyli wiemy, że przeszliśmy przede wszystkim. To chcę zwrócić uwagę. Zwróć uwagę, tu jest czas przeszły. Przeszliśmy ze śmierci do życia. Przeszliśmy. To już się dokonało. Kiedy się dokonało? To się dokonało w Jezusie Chrystusie. To już się stało. Kiedy popatrzymy się na krzyż Jezusa Chrystusa, słuchajcie, tam dokonał się sąd nad Twoim grzechem. Twój grzech w Jezusie Chrystusie został potępiony. Jezus Chrystus na siebie przyjął karę za Twój grzech. Sąd już się odbył. Tam w Jezusie Chrystusie. I Ty już masz odpuszczenie grzechów. I na tym polega zbawienie. Ono jest z łaski, za darmo, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ty niczym sobie na to nie zasłużyłeś. Ponieważ zanim pojawiłeś się na tym świecie, Jezus Chrystus już za Ciebie zgodził się umrzeć. I tam na tym krzyżu Jezus Chrystus zawarł Twoje wszystkie grzechy. Mówiąc wszystkie grzechy, chcę powiedzieć przeszłe, teraźniejsze, które może dzisiaj nawet raniutko uczyniłeś i te przyszłe, bo możliwe za chwileczkę wrócisz do swojego domu i pokłócisz się ze swoją żoną albo nie wiem, coś się innego wydarzy. Tak, tam wszystko już jest zawarte w tym krzyżu. I to jest łaska Boża, słuchaj. I to już się dopełniło. Dlatego tutaj apostoł Jan pisze w czasie przeszłym. Przeszliśmy ze śmierci do życia. To się dokonało. Tak? W jaki sposób ja przeszedłem ze śmierci do życia? Tak? Można powiedzieć, to jest zbawienie jest proste. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Każdy, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Proste to jest? No powiem tak, to jest no, proste i nieproste zarazem. Bo wiecie, to nie działa automatycznie. Myślę, to jest proste i zarazem nieproste. Proste, bo wystarczy tylko uwierzyć. Proste, bo wystarczy tylko z całego serca, o ile tylko wierzysz, wyznać, Jezus jest moim Panem. O tyle jest proste. Ale też i nie jest proste, bo kto to może zrozumieć? Po ludzku się nie da. Nie da. Bo do zbawienia potrzebne jest jeszcze otwarte serce. Problem polega na tym, że nikt z nas nie potrafi sobie otworzyć serca. To jest działanie Boga, to jest ta łaska, to jest to działanie Ducha Świętego w Tobie, gdzie Duch Święty zaczyna w nas działać i ten Duch Święty zaczyna nas uzdalniać wtedy, kiedy my mamy to serce jak kamień zamknięte na cokolwiek. Tu przychodzi Duch Święty jak
woda izrasza nasze serce, uzdalnia tą grebę do tego, żeby przyjęło w końcu ziarno. I to jest Boża łaska wyświadczona Tobie. To jest dziełem Boga. Z jednej strony, ale z drugiej strony, kiedy już wpada w Twoje serce ziarno, to od Ciebie domaga się tego, drogi przyjacielu, abyś podjął decyzję. Bo Jezus Chrystus mówi, przychodzę do każdego i co robię? Pukam. Pukam. Ja pukam. Pukam do Twojego serca. Pukam. Ale co? Ale jeśli ktoś usłyszy i co? I otworzy drzwi. Tam wejdę i będę z nim wieczerzał. Tak? Czyli do mnie coś należy. Moją odpowiedzialnością jest usłyszeć, ale nie tylko usłyszeć. Bo wiecie, ludzie słuchają, chodzą do kościoła i słyszą Ewangelię. Wszędzie można słyszeć tę samą Ewangelię. Ale jeśli otworzy, tak? Problem polega na tym, że wiesz, Jezus Chrystus nie jest złodziejem, który się włamuje do Twojego domu. Nie przychodzi do Twojego życia jak ruska artyleria z czołgiem. Wjeżdża i normalnie toruje wszystko. Nie. Problem polega na tym, że tam w tym domu, do którego Jezus puka, klamka jest tylko z jednej strony. Od wewnątrz. Tam tylko jest klamka. Jedynie Ty możesz, podejmując swoją wolną decyzją, otworzyć te drzwi dla Jezusa Chrystusa. Te drzwi to Twoje serce oczywiście. I Go tam zaprosić. Tak, Panie Jezu, słyszę, przyjdź, proszę Ciebie, rozgość się. Tam Słowo mówi, wejdę do Niego, będę z Nim wieczerzał. Panie Jezu, wejdź, rozgość się. Tak? I oczywiście najpierw wprowadzamy Pana Jezusa do salonu. Tak? Panie, proszę tu usiąść, mój salon. To jest, wiecie, salon to jest takie miejsce dla gości. No nie? W sypialni może być normalnie tak jak jest. Nie wiem, jak jest u Was, u mnie jest, dlatego jest zamknięta przed gośćmi. W kuchni też jest, jak jest, tak? Ale tu, Panie Jezu, salon i to jest tylko miejsce dla Ciebie, tak? Bo to jest miejsce dla gości. Ale jakoś tak jest z tym Panem Jezusem, że On się jakby nie jest w stanie usatysfakcjonować tylko Twoim salonem. On za chwileczkę chce, wiesz, bo On chce panować w Twoim całym życiu. On chce przejąć w swoje ręce kontrolę nad całym Twoim życiem. On chce tak panować i w Twoim małżeństwie, On chce panować i w Twojej kuchni, i w wychowywaniu Twoich dzieci, i On chce być wszędzie obecny. W Twojej pracy być chce obecny, w Twoim kościele być, chce być obecny, też w kościele chce być obecny. On, wiesz. I tu jest troszeczkę problem, tak? A więc Słowo mówi, przeszliśmy ze śmierci do życia. Tak mówi Słowo, ponieważ dlaczego? Kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Byłem martwy, a oto przeszedłem ze śmierci do życia. Właśnie dzięki temu, że najpierw Duch Święty zaorał moje pole, moje serce, tam padło ziarno, i ono wydało owoc, w końcu przyszła wiara, gdzie Jezus Chrystus zapukał do moich drzwi i ja otworzyłem swoje serce. I On tam wszedł i On tam zaczął panować. I to jest cały proces Twojego ożywienia. I w tym momencie, dzięki temu procesowi, który my nazywamy nowe narodzenie, my rodzimy się do nowego życia w Bogu, razem z Bogiem. Przeszedłem ze śmierci do życia. Co to znaczy? To znaczy, że zmartwychwstałem. Byłem martwy. Leżałem w tym grobie, powalony swoim własnym grzechem na śmierć, ale powstałem do nowego życia, tak jak Jezus Chrystus. Powstałem do nowego życia. To znaczy, przeszedłem ze śmierci do życia. To znaczy, zmartwychwstałem. Tak? I Jezus tutaj mówi, przepraszam, apostoł Jan tutaj mówi, że wiemy, że przeszliśmy, czyli to się dokonało w moim życiu. Ja zmartwychwstałem już teraz i dzisiaj. Zauważ, czyli to zmartwychwstanie, ono nie jest wydarzeniem, które należy do przyszłości.
Kiedyś tam w przyszłości, kiedy umrę, to naprawdę zmartwychwstanę. Nie. Ja już zmartwychwstałem. Byłem martwy dla Boga, a ożyłem dla Niego dzięki temu, że podłączyłem się do Boga jako do źródła swojego życia. Byłem dla Niego martwy, a prawdziwie zmartwychwstałem, powstałem do nowego życia. My tutaj mówimy o istocie mojego nowego narodzenia. Ja już zmartwychwstałem w Jezusie Chrystusie. Kiedyś może to się dopełni rzeczywiście poprzez to, że jedynie moje ciało zostanie przywrócone. Ale w tej chwili, kiedy ja umrę, Słowo Boże co mówi? Choćbyś i umarł, żyć będziesz. Dlaczego? Bo przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca. Bo masz Jezusa Chrystusa za Pana. Tak mówi Słowo Boże, ja sobie tego nie wymyśliłem. Każdy, kto jest podłączony do Boga, który jest źródłem życia, choćby i umarł, żyć będzie. Tak mówi Słowo Boże. Tak? I teraz ja podjąłem tą decyzję, tak? Pójścia za Jezusem Chrystusem. Dzięki temu powstałem z martwych do nowego życia. Podjąłem tą decyzję pójścia za Chrystusem. Tak? Ale co? Wystarczy tylko, że ją raz kiedyś podjąłem? W moim przypadku 30 lat temu raz podjąłem tą decyzję i poszedłem? Ja sobie myślę, nie. Nie, ja tą decyzję muszę ustawicznie podejmować. Codziennie muszę trwać w tym, aby codziennie iść za Jezusem Chrystusem. Nie wystarczy tylko, drogi przyjacielu, tylko raz wejść na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus i na niej stanąć i stać w miejscu. Nie, bo droga jest po to, żeby nią iść. To miał na myśli Jezus Chrystus, kiedy mówił o sobie, ja jestem drogą. Nie wystarczy tylko wejść sobie na tą drogę, ale trzeba tą drogą nieustannie kroczyć. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Amen. Bo jak będziesz stał, to ja ci powiem, to nie to, że ty stoisz, a inni idą. Przez to, że będziesz się usteczniał. A w końcu końców możesz i wypaść, bo na każdej drodze jest rozwidlenie drogi. Co zrobisz w przypadku, kiedy w końcu końców dojdziesz do pewnego rodzaju rozwidlenia i staniesz przed decyzją w swoim życiu, pójdę w lewo czy pójdę w prawo? W lewo to znaczy w lewo, LGBT plus Q, nie wiem, tam różne inne rzeczy, aborcja, eutanazja za chwilę i wszystko inne, nie będę nazywał co, ale nie fajne, czy pójdę w prawo. Powiedzmy, dobra, nie mam tutaj na myśli jakichś tam politycznych rzeczy, absolutnie, ale myślę albo za Jezusem Chrystusem, powiedzmy, tak? Albo za Chrystusem się opowiem, tak? Powiem ci, ja wiele razy stałem na takim rozdwojeniu i każdy z nas, który idzie za Jezusem Chrystusem, prędzej czy później stanie przed decyzją. I co ty wtedy zrobisz? W takiej naszej polskiej starej tradycji był taki zwyczaj, aby na tych rozwidleniach dróg stawiać krzyże. Bardzo ciekawy zwyczaj, powiem wam. Wydaje mi się biblijny, ponieważ kiedy jestem na takim rozwidleniu dróg, to ja chciałbym zobaczyć tam krzyż, który by mi wskazał właściwy kierunek, właściwą drogę, właściwą decyzję. Co ja mam zrobić ze swoim życiem? Gdzie ja mam dalej pójść? Panie, proszę, pokaż mi. I tu, bach, stoi krzyż. I ja wiem, że chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem chrystocentrycznym, czyli takim, gdzie przede wszystkim w centrum stoi Jezus Chrystus, Jego dzieło, Jego krzyża i odkupienia człowieka. I tu musimy mieć szeroko otwarte oczy, aby gdzieś nie pobłądzić, aby gdzieś nie pójść nie wiadomo gdzie, w jakąś ciemność, żeby nie wejść. Bo ja ci powiem tak, jak pójdziesz gdzieś na skróty, to ja ci gwarantuję, że normalnie pójdziesz w jakieś krzaki i się pogubisz. Albo wejdziesz w jakąś ciemną dolinę. I Ewangelia Jana, słuchajcie, wróćmy do tego, co żeśmy, może na początku, żeśmy zaczęli od pierwszego rozdziału, piąty werset. Mówi tak, to przesłanie, które usłyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie przede wszystkim. Bóg jest światłością, Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Bóg jest światłem. Słuchajcie, kochani, tak tu jest napisane. Światłość, światłość. Z jednej strony światłość, powiedzmy droga na prawo, a z drugiej strony droga w ciemność, na lewo, tak? A po środku stoi krzyż. Gdzie ja pójdę? W którą stronę ja się zwrócę? Oczywiście pójdę za Jezusem Chrystusem. Znaczy ja tak bym chciał, tak? Wiem, że czasami można pobłądzić. To nie jest taka prosta rzecz i prosta rzeczywistość. Wracając jeszcze do kwestii naszego zmartwychwstania, ponieważ ja nie chciałbym, żeby, wiecie, zmartwychwstanie było takim, wiesz, jednorazowym świętem, a potem już nie. Zmartwychwstanie. Wiecie, że ta koncepcja zmartwychwstania, albo inaczej, tęsknota za nieśmiertelnością, tak? Bo zmartwychwstanie to jest inaczej, można powiedzieć, taką koncepcją albo tęsknotą człowieka za nieśmiertelnością. Człowiek boi się śmierci. Ktoś powiedział kiedyś, że śmierć jest sprawiedliwa, ponieważ tak samo dotyczy wszystkich. To znaczy, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, i tak jakby to samo, jakby jedziemy wszyscy na tym samym wózku, w tym sensie, tak? Czy bogaty, czy biedny, czy lekarz, czy jego pacjent, wszyscy i tak równo umrą. I w tym jest jakaś taka sprawiedliwość, bo w końcu końców jakby każdy ma to samo. Ja chcę powiedzieć, nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, żeby w śmierci była jakakolwiek sprawiedliwość, bo czy sprawiedliwość jakakolwiek jest w tym, że na przykład matka traci swoje dziecko? Dziecko traci swojego ojca. Czy jakakolwiek jest sprawiedliwość w tym? No nie. Żadna, że tracimy swoich bliskich. Nie. To jest jakieś żądło grzechu, które zostało nam, jad, który został wszczepiony nam poprzez ten grzech Adama i Ewy, i ten grzech spowodował to, że my po prostu cierpimy, umieramy. To nie ma w tym nic dobrego, chcę powiedzieć. I ta tęsknota za nieśmiertelnością jest obecna w każdej kulturze. Jak ja pamiętam. Pamiętacie epos o Gilgameszu? To był taki ktoś, kto szukał nieśmiertelności i był w stanie przebyć cały świat, aby zdobyć pewne zioło. Tu nie powiem teraz młodzieży, jakie to było zioło. Zioło nieśmiertelności. Tak, zioło nieśmiertelności. Się nawąchał i potem, i on w końcu końców, wiecie co, zdobył to zioło, no nie? I taki zmęczony gdzieś tam w głębinach morskich, on musiał to wydobyć gdzieś, to zioło w końcu wylazł na ten brzeg, po tych całych trudach trzymał w garści to ziele. Ja miałem mówić, że to nie jest ziele nieśmiertelności młodzieży, dobrze, i usnął. Taki zmęczony, no nie? No i przyszedł wąż i mu to ziele zeżarł na końcu. Tyle z jego trudu. Epos o Gilgameszu, no nie? I stąd podobno jest taka legenda, że węże są nieśmiertelne, bo zrzucają swoją tą, nie wiem, skórę? Skorupę? Co to jest? Skórę zrzucają, tak? I dlatego są tak, a to nieprawda jest oczywiście. Tak. Podobno Egipcjanie, słuchajcie, wierzyli w nieśmiertelność, tak? Ale też i nieśmiertelność jest i w ogóle we współczesnej kulturze. Popatrzcie na wszystkie filmy science fiction dzisiaj. Przecież one są oparte o to, że ktoś jest martwy i nagle w jakiś cudowny sposób zaczyna żyć jako jakiś potem fenomenalny bohater, który ma niezwykłe moce i jest zbawicielem świata. Prawda? Popatrzcie, no mamy to w dzisiejszej kulturze, tak? Tylko, że to wszystko jest science fiction, a my mamy do czynienia po prostu z realią i z faktem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I teraz ten fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, on przekłada się na twoje życie, czyli
na to, że Ty też zmartwychwstałeś wraz z Chrystusem. Byłeś martwy, a ożyłeś. Ale co to oznacza? To znaczy, że opuściłeś swój grób. Jak mówi tutaj to słowo, trwaliśmy w śmierci, byliśmy złożeni do grobu i ja z tego grobu powstałem i go opuściłem. Powstałem do nowego życia. Tak? To oznacza zmartwychwstanie w moim życiu, że opuściłem swój własny grób. Co to może być? Byłem martwy. Wydawało mi się, że to moje życie, wydawało mi się, że żyję, a tak naprawdę byłem martwy. Ktoś oglądał Matrixa, tak? Tam jest o tej tabletce. Ludzie, którzy tak naprawdę są, nie wiem, chyba bateryjkami jakimiś, służą tylko do tego, żeby napędzać te maszyny. Im się wydaje, że żyją, a tak naprawdę są martwi. Są wprowadzeni w jakiś stan śpiączki i tyle. Ktoś, kto wydaje mu się, że żyje, kiedy tak naprawdę jest martwy. To jest mój grób. Tak naprawdę jestem bez Chrystusa, stertą suchych kości i jestem martwy. I to jest tylko kwestia czasu. Taka bomba zegarowa. To mam na myśli. Takie zombie chodzące. Dużo jest dzisiaj, przepraszam, taką wędrówkę po kinematografii sobie robię dzisiaj, może niesłusznie. Filmy o zombie dzisiaj są bardzo popularne. Ale nie tylko, bo gry komputerowe, młodzież w tym normalnie siedzi, zakopała się w tych wszystkich filmach, grach komputerowych. To jest dzisiaj bardzo popularny temat. Takie zombie chodzące, wybuch jakiś wirus i teraz on zaczyna panować na całej Ziemi. I można potraktować taki film jak pewien obraz dzisiejszego świata, gdzie wirusem jest grzech. Wszędzie obecny grzech, który tak naprawdę uczynił ze wszystkich ludzi takie zombie chodzące. Tyle tylko, że my ładniej wyglądamy niż te na tych filmach, no nie? Takie bez rąk, bez nóg, bez twarzy i takie brzydkie. I teraz, ale jest eliksir, wiecie? Jest eliksir. Jezus Chrystus. Jedyny eliksir na nieśmiertelność, na to, żeby ze śmierci z powrotem wrócić do życia, to jest Jezus Chrystus. Tyle. On jest źródłem życia i nie ma innego. I nie ma innego. I to jest to. I ostatni, słuchajcie, tylko wątek i już będę powolutku kończyć. Mianowicie to, co my tutaj czytamy z tego trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana. Po czym poznać, że ja powstałem do nowego życia? 14 werset. My jesteśmy świadomi, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Po miłości, słuchajcie, można poznać. Tak tu jest napisane. Po miłości względem siebie, nawzajem. Po miłości, słuchajcie. I teraz pytanie jakby do siebie samego. Czy ja kocham tych, których nie wiem, których mi Bóg dał dla mnie, w sensie ta najbliższa moja rodzina, tak? Muszę zadać sobie pytanie sam sobie, czy ja kocham żonę, jak ją kocham, czy przypadkiem tutaj nie coś we mnie nie kuleje, czy nie ma czegoś, co wymaga naprawy w moim własnym życiu. Mówię o sobie, mówię o swoim związku. Czy nie muszę się z czegoś upamiętać? Czy może są jakieś rzeczy, z którymi sobie nie radzę? Albo jakieś dziedziny mojego życia wciąż nadal są nieoddane Jezusowi Chrystusowi? Bo wyzamykałem te swoje drzwi, nie wiem, jest jeszcze komórka, jest jeszcze, wiecie, ten dom ma wiele pomieszczeń i może połowa z tych pomieszczeń jest jeszcze wyzamykana dla Jezusa Chrystusa. Tak myślę o sobie, tak? Czy przypadkiem nie mam
Ale może ja akurat nie mam swoich własnych dzieci. Można to miłość rozdzielić na szerszą rodzinę, na dzieci, na rodziców, na kuzynów. Rozumiecie, tak? Ale nie tylko. Można tą miłość, czy kocham braci w kościele, czy szanuję, czy rozpoznaję to, że Kościół jest takim darem danym mi od Boga i ja nie mogę, bo tu chodzi o braci, tak? Czyli można też powiedzieć w tym kontekście szerszym, niekoniecznie brat, siostra rodzona, ale wierzący ludzie. Tak? Jak ja, jak jestem sam sobie i tutaj może takie słowo dla takich wirtualnych chrześcijan, nie ma wirtualnego kościoła, chcę powiedzieć. Tutaj do tych wszystkich. Może, którzy gdzieś próbują sobie taki stworzyć wirtualny kościół. Takiego nie ma w Biblii kościoła, drogi przyjacielu. Po czym rozpoznać masz to, że kochasz braci, jakich nawet na oczy nie widzisz. Bo wirtualnie się z nimi spotykasz przez jakiegoś Zooma, przez jakiegoś Skype'a. Coś takiego nie istnieje. Nie da się tego zweryfikować. Jak sobie ktoś uprawia takie chrześcijaństwo bez kościoła, albo od czasu do czasu jest to tu, to tam, to siam, to wiecie co? To jest łatwe, bo nigdzie ostatecznie mnie ludzie nie znają, nie wiedzą naprawdę, jaki ja jestem i wiecie, że to jest wygodne, się tak, bo się można ukrywać. No nie? Bo nikt mnie nie zna tak naprawdę, nikt nie zna mojej rodziny, moich relacji z żoną, nikt nie zna, bo jak się raz na miesiąc pojawię tu albo tam, to można sobie przyjść do takiej wspólnoty, wiecie, się fajnie zamaskować, bo się wtedy człowiek uśmiecha, tak? I tak, i jest super, no nie? A potem się dowiadujesz, no kurka, no taki fajny brat się wydawał, tak przychodził razem z żoną, z dziećmi, a ja się dowiaduję po pół roku, że oni są już po rozwodzie. Masakra. Nie wiem, czy wy tak, żeście słyszeli o takich rzeczach. Powiem, ja? Tak. Dużo takich rzeczy. I co to jest? Nie, w ten sposób nie buduje się, kochani. Dlatego po kochaniu braci, w tym sensie wspólnota. Ja tutaj, przepraszam, ja, Krzysiu, przepraszam, podnoszę tą kwestię dlatego, bo jest problem we współczesnym chrześcijaństwie. Jest problem, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, ty mi powiedziałeś coś, co mnie absolutnie poraziło, bo powiedziałeś mi, że 80% chrześcijaństwa, które ty znasz, to jest chrześcijaństwo online, wirtualne chrześcijaństwo, 80%. Dlatego ja się nie dziwię, że tutaj na Podkarpaciu jest tak mało kościołów chrześcijańskich. I te kościoły to są albo grupy domowe, albo są jakieś takie małe. Ludzie, którzy w większości siedzą u siebie w domu, 80%? Jaki kościół oni tworzą? Nie ma czegoś takiego, więc ja dlatego będę chciał po prostu trąbić po prostu na alarm. Tu chyba trzeba trąbić, bo czegoś takiego nie ma. To jest chore. Dla mnie, widzę, to jest chore. Jak ktoś ma możliwość, bo ktoś ma rodzinę, ale decyduje się na to, żeby żyć pod mostem, to jest patologia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Dla mnie to jest patologia. Mam rodzinę, ale dobrowolnie, wiesz, decyduje się na bezdomność. No nie, odrzucam rodzinę, bo tak mi jest łatwiej, bo mnie nikt nie... Nie, się chcę maskować? Z czym się mam maskować? Przepraszam, taka wycieczka, no nie, ale to jest dla tutaj, przepraszam, się, ja to nagrywam specjalnie, żeby te osoby, które sobie takie, a ich jest 80%, Krzysiu, tak gdzieś wychodzi chyba, to jest, to się trzeba upamiętać z tego. Tak? I teraz w jaki sposób ja mam kochać braci, słuchajcie, kochani, i tutaj do siebie. Bo też jest coś na pewno we mnie, co muszę skorygować tutaj u siebie. 18 werset. W jaki sposób kochać braci? No to tutaj jest napisane, 18 werset. Dzieci, kochajmy nie słowem lub językiem, ale czynem i prawdą. Tak? Wiecie dlaczego? Bo mówić można.
Mówić wszystko można. O, można mówić piękne słowa, można składać piękne obietnice. I apostoł Jan o tym doskonale wiedział. Nie słowem, bo mówić można wszystko. Nie językiem, ale czynem i prawdą. Dlatego, kochani, ja się bardzo cieszę z naszej wspólnoty tutaj i z naszego kościoła. Naprawdę, bo my się spotykamy, bo jesteśmy bardzo blisko siebie, bo przechodzimy ze sobą i te dobre chwile, i te złe chwile. I wiecie co? I my się spotykamy fizycznie. Tak często, jak się tylko da. I jeśli mogę powiedzieć, tak jak znam kościół w Polsce, chyba jesteśmy jedynym kościołem, który znam, że jest na naszych spotkaniach 100% obecności. Znaczy 100% obecności mam na myśli członków kościoła. Tak? 100% członków kościoła jest na naszych wszystkich nabożeństwach. Nie pamiętam od wielu miesięcy, może tylko raz, że gdzieś kogoś może raz zabrakło z jakichś powodów, że ktoś gdzieś miał jakiś wyjazd. A tak, mamy 100% obecności. Ale ja nie mówię tylko o nabożeństwach niedzielnych. Tylko ja mówię też o naszym studium biblijnym w środku tygodnia. Po prostu, kochani, my się ze sobą potrafimy spotykać. Potrafimy ze sobą usiąść, pogadać, zjeść wspólnie jakiś posiłek, napić się razem, pogadać. Jak trzeba coś sobie wyjaśnić, to dać sobie po gębie, ale sobie wyjaśnić i dalej idziemy razem. Nie wiem, czy macie takie wrażenie? Może jeszcze nie trzeba było sobie. Chociaż nie, już z Krzysiem mieliśmy. Ale i słuchajcie, i idziemy razem, no nie? Ja chcę powiedzieć, ja jestem dumny z tego, że mogę być w takiej społeczności i w takim kościele, bo takich jest mało. Kochani. I to jest tylko i wyłącznie dzięki Bogu, ja chcę powiedzieć. Ponieważ miłość, słuchajcie, jest z Boga. I kto mieszka, i kto tak się zachowuje, kto kocha Jezusa Chrystusa, ten kocha Jego ciało, którego On sam jest głową. Alleluja. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, które Ty dzisiaj skierowałeś do swojego kościoła. Ja wierzę, że dzisiaj to słowo było, nie wiem, czy dla innych, dla mnie na pewno. I ja, Panie Boże, chcę z tego miejsca również, Boże, i wołać też i o nas, o Twój Kościół, byś mógł nas prześwietlać, byś mógł nas też i filtrować, w sensie oczyszczać. Jeżeli coś złego jest w nas, Panie Boże, to oczyść to. Jeżeli coś dobrego, to proszę Ciebie, żebyś też i mógł też i nas zachęcić i pochwalić za to, Panie Boże. Ale przede wszystkim niechaj Twoja łaska, niechaj Twój Duch Święty tutaj, w tej społeczności sprawia, abyśmy pachnieli wszyscy świeżością. O to, Panie Boże, prosimy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.